Cześć, witajcie z rana. Jedziemy dzisiaj razem z Markiem Radoniem. Cześć Marek, dzięki, że jesteś. Cześć, dzięki za zaproszenie. Witam. Ruszamy do miasta prezydenta Biedronia, do Słupska, zobaczyć jak funkcjonuje i jak działa męska szopa. Chcieliśmy stworzyć takie miejsce, w którym ktoś, kto ma ochotę coś zrobić, a nie bardzo ma ku temu warunki, mógł skorzystać z potencjału, który oferuje męska szopa i Fundacja Indygo. Wymiana międzypokoleniowa, bo spotykają się tutaj osoby w różnym wieku, od młodzieży nieco starszej, nieco młodszej, poprzez osoby, które są już nieaktywne zawodowo na emeryturze, ale mają kupę doświadczeń i olbrzymią wiedzę, którą przekazują dalej. Aktywizacja społeczna osób, które nie są na rynku, które nie wychodzą z domów, a chciałyby spędzić gdzieś tam czas kreatywnie. Dla tych wszystkich, a także dla młodzieży, która wypadałoby, żeby wiedziała, do czego służą ręce, to wszystko dla tych wszystkich osób jest właśnie męska szopa. Zobaczyliście już, jak wygląda męska szopa. To jest mega profesjonalnie zorganizowany warsztat dla mieszkańców. Marek, powiedz, jak to oceniasz? Moim zdaniem zorganizowane jest to bardzo dobrze. Widać, że osoba bądź osoby, z tego co zrozumieliśmy, to chyba dwóch tam jest tych panów pasjonatów, którzy się tym zajmują. I wiedzą, co robią, i to wyraźnie widać, jak to jest przygotowane. Bardzo interesuje mnie wasza opinia w tym zakresie. Czy uważacie, że męska szopa to dobry pomysł? A jeżeli wam się to nie podoba, to również piszcie, dlaczego nie. Czy dojdzie do realizacji tego pomysłu, czy nie? Czas pokaże, wiele rzeczy trzeba po drodze rozwiązać. Będziemy się jednak starać ten temat popchnąć do przodu. Dzięki Marek za dzisiaj. Dzięki. Dodam tylko, że niewątpliwie jest to warte tego, żeby się nad tym pochylić. Żeby mieszkańcy Goleniowa mieli możliwość korzystania z tego typu miejsca. Z trasy Słup z Goleniów, Marek i Łukasz. Pozdrawiamy, do zobaczenia.